3, 2, 1. Poszli. Puls tygodnia dla dorosłych. Nasz autorski przegląd wydarzeń z ostatniego tygodnia. Ten jest opatrzony numerem 113. Dlaczego z tygodnia? Bo to jest puls tygodnia. Wiesz, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie, to ja ci powiem, że byle kogo do tego pulsu tygodnia nie biorą. Jedna prośba, oglądajcie do końca. Tak, bo na końcu będziemy dla was mieli zabawę w hachę. Nie wiem, co to jest, ale Skowron powiedział, że to jest coś fajnego. To jest dobre. Dobra, najważniejsze informacje. No musimy od tego zacząć, bo jeśli chodzi o najważniejsze informacje polityczne tego tygodnia, no to wiadomo, agenci ABW weszli do domu Zbigniewa Ziobry. Ale nie tylko, tam do wielu osób wbili. Razem z drzwiami weszli. I z kawałkiem ogrodzenia. Tak, na 24-godzinne przeszukanie. No żeby dobrze przeszukać tam ten dom. Podobno nawet do garnków zaglądali. Ale najciekawsze dla mnie jest to, że ja nic z tego nie rozumiem, bo... Czytasz jakiegoś autora, który pisze na ten temat, czy artykuł w jakichś różnych tamtych portalach czy gazetach, to wszędzie jest co innego. Jest taki chaos, że ja na tym nie nadążam. To właśnie o to w tym chodzi, więc nie nadążam. Ale ja tu mam ładny cytat. Proszę bardzo. Stosowanie wobec osoby objętej immunitetem środku przymusu nieizolacyjnego, a takim jest przeszukanie, jest nielegalne. I to napisała pani prokurator Ewa Wrzosek. Ale to teraz to napisała? To jeszcze 2 lata temu. Tak, wtedy była w opozycji. A teraz by już tak nie napisał. Teraz już tak się nie pisze. Ale to, przepraszam, bo a propos, są też te takie wyjaśnienia profesora Chmaja. On też pisał, że to nie wolno, tak? A teraz pisze, że to wolno, tak? No bo w stosunku do zbrodniarzy z PiS-u wolno, a w stosunku do zbrodniarzy z PO nie. Czego nie rozumiecie. Ale nie tylko dom Zbigniewa Ziobry przeszukała ABW. Właśnie. Weszli też do pokoju w hotelu sejmowym Michała Wosia, byłego ministra środowiska. Zabrali mu komputer i notatki, które miał na przesłuchanie przed komisją do spraw Pegasusa. On miał tam zeznawać, więc on się spóźnił na komisję. Dokładnie. Zaczyna najlepsze, moim zdaniem. Druga część tej komedii. Bo choć się stawił, to komisja i tak postanowiła wysłać do sądu wniosek, że się nie stawił. Bo już go wcześniej przegłosowała, no to szkoda, żeby się taki fajny wniosek zmarnował. Nie. Jak jest dobry wniosek przegłosowany, to szkoda nie wysłać. Co przegłosowane, to wysłane. Dokładnie. Tak. Słuchajcie, ja muszę całe te obrady tej komisji w ogóle i całą tą historię z tym wbijaniem przez ABW do ludzi obejrzeć do końca, bo jestem święcie przekonany, że jak pójdą napisy końcowe, to tam jest napisane scenariusz i reżyseria Stanisław Bareja. Nie wymyśliłbyś takich głupot, jakie się dzieją. Stanisław Bareja. Ktoś to musiał wymyślić. Samo się nie dzieje. Ale ja mam tutaj jeszcze taki cytat z tego tygodnia w prasie. Cytuję, bezsilność w komisji do spraw Pegasusa, w PiS wiedzą, że nic nie mamy. To jest cytat po prostu podobno z członka komisji. Jak to nic nie mamy? A Polskę w serduszkach? A reprezentację na Euro 24? Mamy. To też jest ten tydzień. Przecież jest na czym budować przyszłość i optymizm. Dokładnie. Ja powiem, ludzie kochanym, mniej defetyzmu. Defetyzmu więcej radościzmu. Optymizmu, pozytywizmu. Miejmy siebie więcej, nawzajem. Więcej miejmy siebizmu. Ty mnie, a ja ciebie. Tak, a nie tam taki uściskizmu. Po prostu, że nie można. Poklepizmu, poplecyzmu. Ale ja mam dużo cytatów dzisiaj. Z cytatami. To jest Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, w wywiadzie. Ostrzegaliśmy przed rosyjską agresją od wielu lat. Czemu nie dawano wiary? Nie, to pan Sikorski ostrzegał jak nikt inny. Tak się składa, że mamy nagranie. Ostrzeżenie numer jeden, uwaga. Myślę, że moja wizyta w Moskwie to istotny wskaźnik takiego dobrego rytmu stosunków polsko-rosyjskich. Ostrzegał? Widzisz, jak ostrzegał? Bo jeszcze jest kolejne ostrzeżenie, zaraz potem poszło. Przygotowujemy w Polsce wizytę premiera Federacji Rosyjskiej, pana Władimira Putina. Z jego wizytą uznalibyśmy, że cykl normalizowania stosunków polsko-rosyjskich już się zakończył, a Polska po prostu już w pełni aktywnie i twórczo włączyła się w budowanie unijnego i bilateralnego partnerstwa. Ja myślałem, że budowanie bunkrów. Nie, to ostrzeżenie, bo to chodziło właśnie o bunkry, że to jednak... Dobrze, że tak ostrzegł. Ale to jeszcze jest tutaj takie ostatnie, już najmocniejsze ostrzeżenie. Końcowy dzwonek alarmowy. Wyjadę z Moskwy i przekażę mojemu szefowi, że uważam, że stosunki polsko-rosyjskie
są na dobrej drodze. Ty, jakbyś syrenę włączył. Taką przeciwlotniczą. Dokładnie. Tak. A najmocniej pan Radosław ostrzegał, jak mówił, że wejście Rosji do NATO byłoby korzystne. Tak. To był taki... Dla kogo? Dzwonek alarmowy. Dla wszystkich, dla świata. On po prostu urbi et orbi trąbił. Ale nie, bo on powiedział w imieniu wszystkich Polaków. Ostrzegaliśmy. Tak. On po prostu napierdalał w Zygmunta Grozy w tym momencie. No. Tego takiego dzwona. Jeśli chodzi o cytaty, to twój jest też dobry. O Zygmuncie Grozy. Zygmunt Grozy po prostu dzwonił. Dobrze, to w takim razie jeszcze taki szybki kącik. Sprawdzamy obietnice wyborcze. O, wspaniały to jest kącik. Nie zapomnę go nigdy. Możemy grzać przez następne 4 lata codziennie i będzie o czym mówić. Zupełnie mamy darmowy lol content. Pamiętacie te obietnice? Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. No i jak tam idzie z tym 5,17, czy jak tam, bo już nie pamiętam. 5,19. No idzie tak, że teraz to są średnie ceny z tego tygodnia etylinki w Polsce 6,57 za litr, ale jak przewidują analitycy teraz spadnie. W okresie... Spodnie chyba. Ma przed świętami pójść w górę w okolicach świąt o 10 groszy na litrze. Okej, no to jak teraz oglądacie w trakcie świąt, no to już pewnie jest ale droższa. Ale nie, bo krzanicie. Z okazji świąt krzanić. Nic nie zrozumieliście, mu nie chodziło o 5 zł, tylko o 5% VAT na żywność. I to nie w dół, tylko w górę. I nie wtedy, tylko teraz. No to tak ma Hens and Lex. Dobrze, no że wszystko wam muszę tłumaczyć. No nie, dobrze, że byle kogo do pulsu nie biorą. To jest naprawdę. Ale to dobra, to z cyklu obietnic wyborczych, bo ty mówisz, że będziemy mieli lol content na 4 lata, myśmy mieli lol content przez ostatnich 8 lat również, bo ja że tak zapytam, jak tam samochód elektryczny Izera? Prawie go zrobili. Tak. Były koła. Były. I to co najmniej ze 4. Bo Chińczycy nie mają Morawieckiego i chiński producent telefonów innej elektroniki Xiaomi rzuca wyzwanie Porsche i Tesli. Piszą serwisy. Tak. Wypuszczają auto elektryczne, taki SU7 się ma nazywać. Ma rywalizować z Porsche Taycan i Teslą Model S. Ma lepsze przyspieszenie. To są takie lepsze modele. Takie. Większy zasięg od obu. I u nas ma kosztować najtańsza wersja około 120 tysięcy złotych. Fajnie. Biorąc pod uwagę cenę, poczekam na Izerę. Janko, co ty chcesz od ceny? Przecież teraz jest byle popierdółka, kosztuje 100 tysięcy. Ale nie, poczekam na Izerę. Ale nie, z Izerą śmieszny żart. Śmieszny żart. To jest prawie tak dobry żart, jak ten premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że w Polsce w 25 będziemy mieli 1 000 000 samochodów elektrycznych. Panie premierze, zostało 9 miesięcy jeszcze. No. I ile samochodów? Miało być 950 tysięcy samochodów, tak? Nie, to słuchajcie. Przepraszam, chyba wszystkich jest 35 tysięcy w Polsce. Także do roboty. Prędzej Pendolino zajedzie na dworzec w Brzozowie. Znamy. Przypomnę, to jest jedyne miasto w świecie mające dworzec, a nie mające linii kolejowej. Niż my będziemy mieli te elektryki w Polsce, tak? No wiem. Izera to jedyne auto na świecie rzadsze od Batmobila. Tak. Z jakim żartem rzucił, że jest obeznany tutaj? Nie, współczesna kultura pop nie stanowi dla mnie tajemnic. Fajnie, ty tak to łączysz. Ej, ale jeszcze do jednego ważnego wydarzenia doszło w tym tygodniu. Byle kogo do Polski nie biorą. Czy ktoś jeszcze z was oglądających nie słyszał, że Polska jedzie na Mistrzostwa Europy? Jedziemy. W karnych przepchnęły nas ręce Wojtka Szczęsnego. No i już znamy, już wcześniej znaliśmy zresztą grupę, w której zagramy w czerwcu, teraz na pewno. Tylko wtedy nie wiedzieli, że zagramy. Tak. Holandia, Austria i Francja. To będzie na euro, tak? Tak. A ja tylko przypomnę, Czekajcie, bo w eliminacjach mieliśmy grupę marzeń wtedy. Nie, grupę śmierci. Śmierci Albania, Czechy, Mołdawia, tak? Dobrze i Wyspy Owcze. Jeszcze. No to teraz będzie taka grupa podobna, tylko na odwrót. Po prostu zamiast Francji masz Wyspy Owcze. No to znaczy zamiast Wysp Owczych masz Francję. To wszystko w rękach Wojciecha Szczęsnego. Tak. Natomiast z okazji... Ale najważniejsze, że nie ma Senegalu. No, dobrze. No. Bo to strzegł. Tylko dlatego, że to Mistrzostwa Europy, ale poza tym... I Bóg strzegł, że Mołdawia się nie dostała. Bo to pozamiętane by było. Ale z okazji awansu na euro, zgodnie z porozumieniem przy rozstaniu z PZPN, Fernando Santos
były selekcjoner, dostanie 25% zapisanego w kontrakcie bonusu za awans. Będzie to około 775 tysięcy złotych. Gość, uciekł, przez którego graliśmy baraże w tej oto grupie marzeń. Nie? Uciekł ile? Z pół roku temu, tak? I dostanie teraz jeszcze 775 tysięcy. Jak to było to powiedzenie łacińskie? Sed lex plexiglas, sed lex, tak, ciężkie prawo. No takie prawo, tak podpisał umowę, tak podpisano z nim umowę. Poza tym... Pytanie, kto podpisał? No on się nie prosił. A nie, słuchajcie, to jest... Jego się prosili. To jest trochę tak, jakby Mateusz Morawiecki miał działkę za kasę z KPO. No. Cokolwiek to jest. To zaraz by ją przepisał na żonę, jak znam życie. To by nie miał. Dobre, działka, śmieszne. Śmieszne. Ej, nie, śmieszne. Ale dobrze jest w kraju. Ja uważam. Bardzo w naszym dobrze kraju. Jest. I w polityce też jest dobrze. Zapisu tego nie było. Na przykład tak. W tym tygodniu było głośno o tym, że Michał Kołodziejczak... Wiceminister rolnictwa. Tak. Ma buty Gucciego za 3,5 tysiąca złotych. Ktoś go tam broni, że to są podróbki. A Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, która ubiega się o reelekcję, ma płaszcz za 10 tysięcy. I pani Hanna zawstydziła premiera Donalda Tuska, bo on tam miał buty za piątkę, chyba kurtkę za czwórkę. No to... Czyli dwie rzeczy miał, a to wychodzi... W cenie jednego płaszcza. Jednego płaszcza. Można. Ale tak się właśnie napędza gospodarkę. Jak się napędza? No 10 koła za płaszcz, no, czyli do państwowej kasy wpłynęło 2300 z podatku VAT. No to niecałe 2300. No, no. No. No kilka tysięcy takich płaszczy se ludzie kupią i takich pani Hani, żebyśmy mieli w Polsce i budżet ożyje. To rzeczywiście. No. Dlatego obywatelu kupuj se płaszcz za 10 tysięcy, uratujesz kraj. I to, słuchajcie, tutaj Donald Tusk ma takie buty, tam pan Trzaskowski też miał jakieś takie buty. I w tym momencie, jak oni schodzą w tych dobrych ciuchach, nie, ten pan Kołodziejczak, te cichobiegi za 3,5 kafla wrzucił, wchodzi pani jej na głos. Przyjaciółka prezesa Kaczyńskiego, no tak, nie, z zegarkiem za 160 tysięcy złotych i mówi: dzień dobry, się z państwem. Dzień dobry, biedaki. Kłaniam się z państwem. Za 10 tysięcy płaszcz, mówi pani. I to na jej zegarek by się musiał zrzucać Kołodziejczak, Zdanowska, Tusk i jeszcze by brakło. Musieliby to wszystko do używanej odzieży oddać. Bez sekundnika by se mogła kupić tylko za to. Mogłoby. No. A wiecie co, to trzeba poczekać chwilę. Przecież te stanowiska, na których siedziały te tłuste koty z PiSu, nie zostały zlikwidowane. Nie, one są. No, one dalej są. Teraz tam weszły i będą pewnie wchodzić chudziutkie i napalone koty z PO, czy tam z 2500 PSL. Mało tego, kiedyś mój ziomuś, prawnik, on reprezentował zarząd pewnej dużej ogólnopolskiej tam firmy i była akurat zmiana tutaj polityczna, to przez długi czas, przez prawie rok w tej dużej firmie były dwa zarządy. Jeden z poprzednią ekipą związany, co nie chciał odejść, i drugi nowy związany z obecną ekipą. Bo żeby firma dobrze funkcjonowała. Oba brały pensje. Ale tak, bo ten stary zarząd stopniowo i płynnie przekazywał obowiązki nowemu zarządowi. Tak. O to chodziło. Kolega prawnik mówi, że największym problemem w ogóle w pracy dla tej firmy było to, że jak do niej się dodzwonił, to nie wiedział, do którego zarządu go skierują. A sam się nie mógł przyznać, z którego jest, żeby ten drugi się nie wywiedział, co ten jego kombinuje. Ale to, ciekawa sytuacja. No to się dziwicie, że potem możesz sobie kupować zegarki za 160 tysięcy, to nie jest prosta sprawa tak być w takich zarządach. Ale Polska jest, Polska działa, ta firma dalej się świetnie miewa, kurs akcyjny stoi wysoko. Dobra. No i dobrze. Pozytywne informacje. Same takie w Pulsie Tygodnia. Stolica nam pięknieje. Na Chmielnej niemożliwe, że jeszcze bardziej. Na Chmielnej i Brackiej ma zostać posadzonych 119 drzew, przeczytałem w sieci. Dlaczego 119? Wiązy, platany, czereśnie i lipy. Mhm. Może, nie wiem, było do 118, dostawałeś 119 gratis, nie może, wiem. Może. Natomiast przyjechały ze specjalnej szkółki spod Hamburga. Z Hamburga? Tak. Samego Hamburga? Samego. Spod Hamburga, no. Ej, to nie, że pięknie jest stolica, tylko tam się robi naprawdę światowo teraz. Dokładnie. Tak naprawdę, bo to jest... Nie będzie w Warszawie jakichś takich, wiesz, takich wsiórskich drzew, nie wiem skąd. Zacofanych z Polski. Zacofanych z Polski, takich troszeczkę, takich dziadowych. Także ciągnie Bieszczadami na przykład, nie? Tak. Tylko z Hamburga. Z Hamburga. Który dał nazwę hamburgerom. Dokładnie. Czujesz? Made in Hamburg. To nie jakieś takie polskie zaściankowe, takie lipa polska, czy tam jakieś...
Czy to... one wydychają, kurde, ten, czy wdychają, już nie pamiętam dokładnie z biologii, ten niedemokratyczny dwutlenek. Wydychają, obrzydliwy, taki słowiański. Te polskie. Te polskie. Nie to, co dumne, wzniosłe korony germańskich platanów. Nie, bo jak ci chłop, jak ci hamburżański platan zajedzie dobrym dwutlenkiem, no to się zupełnie inaczej idzie przez stolicę. Ale teraz ten człowiek pójdzie przez Chmielną, Bracką. I zrozumie, jak to jest być Europejczykiem. Tak. Tylko cicho sza przed Gretą Thunberg, bo z tego, co czytałem, to oni wieźli te drzewa 900 kilometrów. No tyle łączy mniej więcej Hamburg z Warszawą. No i fajnie. Tak. Fajnie, fajnie. Ale po to, żeby właśnie tutaj wdychały ten CO. Tak. To nie mogli spławić rzekami albo morzem? Próby trwają. A to jeszcze jakby wiesz... Łatwiej zbić z tych drzew. Od morza wisełką wpłynęli, no to by korzenie tych platanów nałapały tego główienka, co to z czajki płynie. To raz, dwa, to by Chmielna utonęła w zieleni. Dobra, ważna informacja też teraz. W końcu jakaś ważna informacja, tak? Pani nauczycielka napisała o zakazie prac domowych, no bo teraz jakby w podstawówkach... Tak, znieśli. Tam się premier Donald Tusk chwalił, że jakiś Szymek to załatwił. Tak. Szymek powiedział, okej, nie robimy. I teraz tutaj pani nauczycielka, ja mam tutaj tekst z internetu. Jakie prace domowe? Połowa klasy i tak ich nie odrabia. Prosiłam chłopca, klasa czwarta, aby napisał życzenia z okazji Dnia Babci i przyniósł do oceny, bo grozi mu niedostateczny z języka polskiego. Mm. Nie zrobił nawet tego. Natomiast... Bo może nie ma babci, bo mu Niemcy zabili. Tak jak on ma teraz w czwartej klasie, tego babcia jest młodsza ode mnie. Nie, to takich babci Niemcy nie zabijają. On tego nie zrobił. Bo widocznie nie miał czasu, tak się tłumaczył, kiedy. Tak. Natomiast był od południa aż do nocy aktywny na jakiejś grze, co potwierdzili koledzy, tak napisała pani nauczycielka. I czego nas ta historia uczy? Mhm. Czego? Że trzeba uważniej dobierać kolegów. Dokładnie, a nie tam takim, co... To był błąd. No ale słuchajcie, no bo to jest tak, że teraz nauczyciel będzie mógł zadać w podstawówce pracę domową, tylko nie będzie mógł wymagać, żeby uczniowie ją zrobili. I nie można jakby dawać za to ocen. Uczniowie na pewno zrobią. Ale pani minister tutaj powiedziała tak, dzięki temu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowywanie się do sprawdzianów, czy czytanie książek. Tak, już widzę, kurna, jak wracają ze szkoły, wiesz, rzucają ten wszystkie laptop, nie ma prac domowych, mogę poczytać książkę. I rzucają się na dzieci z bulerby, nie? Tak sobie myślą, w trzeciej klasie. To jest dobry moment na utrwalanie wiedzy. Siadam i utrwalam. Nie, ja uważam, że to jest dobry postulat, pani minister. Tylko przekonać do tego dzieci... I jakby mamy komplet, jesteśmy na dobrej drodze. To jeszcze dać im prawo do głosu i już w ogóle już będzie. Natomiast teraz ja mam dobrą i złą informację z GUS-u. Mhm. Główny Urząd Statystyczny. Dokładnie to jest to. Rozwija, to jest ważne. Przewidywana długość. Tak samo my jesteśmy na przykład RBC, nie? No to nie każdy wie, że to są radiowcy bez cenzury. To trzeba mówić. No. Mhm. Przewidywana długość życia będzie wyższa. W Polsce. W Polsce to jest ta dobra informacja. Ale emerytury będą niższe. To jest ta zła informacja i to jest napis w prasie. Będziesz żył dłużej, ale gorzej. To trzeba będzie życzenia na święta zmienić, bo się nie sprawdzą. Nie? Znaczy? No, żyj długo i szczęśliwie, nie? A no teraz tak. No. Teraz tak, żyj długo. Żyj długo. Ty, czyli jak ci ktoś zacznie śpiewać 100 lat, to jest powód, żeby mu dać wpysk. Tak. Czego ty mi życzysz? Małej emerytury, żebym chamie? Głodował pod mostem? No. Teraz te emeryci narzekają, że nie mają na leki. Tak. Ale to my nie będziemy mieć i na leki, i na jedzenie. Tak. Mhm. Może i nie mają na leki, ale kapcie se czasem kupują. Kapcie se kupi, se poje ziemniaków. A to jest drogie. Same plusy. Zarysował przyszłość emerytalną. Poje se ziemniaków. Tak. Ale przepraszam, jeszcze niedawno otwarte fundusze emerytalne mówiły, że będziemy pod palmami. Tak, wesołe jest życie, staruszka. Tylko nie ma OFE. No i wiesz, zabrali pieniądze z OFE i dlatego jakby nie będzie tego. No. Ale za to będziemy sobie mogli siedzieć na ławkach i machać nowoczesnym pociągom, które będą przemierzały nasz kraj. Tak. Na emeryturze, taki jest pomysł. Aha. Bo ty tam PKP kupi 35 hybrydowych pociągów nowoczesnych, czyli hybrydowych takich i na prąd, i na taki napęd klasyczny
Na olej napędowy. Czyli hybrydy. No hybrydy. To nie dało się w 100% elektrycznych. Dokładnie, można by to może ewentualnie podciągnąć pod milion samochodów elektrycznych. Nie dało się, dlatego że nie ma tak długich przedłużaczy. A. Nie ma. I gniazdka nie pasują może. Nie wiem. To ile na tym kablu pojedziesz? Ale wiesz, jakby szedł kabel od każdego gniazdka, od każdego mieszkania w Polsce, od mieszkańców, to by się dało to uciągnąć. Jakbyśmy wszyscy podpięli swoje kontakty do torów. Tak. Żeby w torach był ten prąd. No. No, to jest jakieś rozwiązanie. Idziemy w złym kierunku. Ja jako cudowne dziecko dwojga elektryków muszę to przedyskutować z mamą. Wiesz? Ja mam ważną informację. Tak. Taka fotografia się pojawiła w internecie. Ziemniaki, jak mówiłeś o ziemniakach, ziemniaki w pojemniku w sklepie i etykieta, napis ziemniak młody polski z Rumunii. Ty patrz, mamy drzewa z Niemiec, ziemniaki polskie z Rumunii, Europa. To jak to było? Najpierw byśmy je sprzedali do Rumunii, a one później do nas wróciły? Taką koncepcję mam? Myśmy tam, wysłali sadzonki i urosły tam nam piękne polskie ziemniaki. Pod rumuńskim niebem. Nie, ja myślę, że to są potomkowie ziemniaków, którzy w 1939 uciekały razem z polskim rządem przez granicę do Rumunii, bo wtedy mieliśmy wspólną. Tak. I teraz do nas wracają. Te ziemniaki, kartofle polskie nasze jako repatrianci kartoflani. Witaj, rodaku ziemniaku! Chciałoby się zakrzyknąć. Witajcie. Przecież kurczę, takiego repatrianta to nie obedziesz ze skóry. No nie. Nie. To ale w mundurkach. W mundurkach wracają, jak żołnierze. Dokładnie. No tak było. Może w mundurkach pojechały. No nie wiadomo. Ja tu mam teraz historię, bo się okazuje, stacje paliw. No, mówiliśmy o paliwach. Mówiliśmy, bo taki raport fajny wyczytałem, że się okazuje, że dla stacji równie ważna co sprzedaż paliw. Jest sprzedaż pozapaliwowa. A to też to, o tym czytałem kiedyś, że jakby jeśli chodzi o czysty zysk, to jest więcej z kawy, hot dogów i z tych głupot, sklepów wszystkich niż z paliwa. Bo tu nawet prasa pisze, tutaj jest raport, jedzenie i sklep z wysokimi marżami. To jest, czyli hot dog i tam ci jeszcze sprzedadzą napój, tutaj zarabiają stację. To może pomóżmy, nie? A jak tak jakby obok takiego sklepu na stacji otworzyć też, warsztaty ceramiczne. A, czyli na przykład żona tankuje auto, a mąż leci sobie ulepić z banuszek. Albo takie ubojnie samoobsługowe. No. Tam, gdzie są myjnie przy sklepach. Przywozisz ze sobą swoją krowę, tak? Czy świnkę. I tankujesz, to oni ci ją tam załatwią. A potem łatwo zmyć. Tak. Albo przedszkole. Kino. Teatr. Opera. Oni to będą mimo. Taka pozapaliwowa oferta kulturalna. Wróżka. Tarociarka. Prawda? Wróż Dawid. No. Słuchajcie, albo wiem, taras widokowy. Na każdej stacji. Dachu, bo to niewykorzystane dachy są. Drabinka i tam jest taras widokowy i tam można za opłatą na przykład pomachać nie wiem komu. Ludziom jadącym na lotnisko. O! Czy choćby, nie wiem, stację kolejową tam. Jak będą tam jechały te hybrydy, a ty ze stamtąd machasz. Czekaj, stację kolejową na każdej stacji paliw, żeby była. Dobrze, kontynuuj. Ewentualnie. To wiesz, ile się na hot dogach zarobią? Jak to nie pomoże, to niech stacje paliw idą w politykę. Tam się dobrze zarabia, podobno. Wyobraź sobie taka stacja paliwowa i taki zegarek ma za 160 tysięcy. Paliwo i stacja, to taki ciekawy skrót by był. No. Ale nie, to jest, no myślę, że pomogliśmy. No dobrze jednak, że kraj ma puls, a puls ma nas. Dobra, teraz dział świat. Mhm. Świat w pulsie tygodnia. Holenderska prasa oskarża Polaków, że wyławiają wszystkie ryby w Holandii. I tutaj cytat, jak szarańcza. No szarańcza nie je ryb, z tego co wiem. Co za świat, jak znowu Polaków oskarżają. Ale jak wyławiają? Podobno wędkują legalnie, ale nie wypuszczają złowionych sztuk jak Holendrzy. No ale jak złowisz, to po cholerę wypuszczę. Ale to po co żeś złowił, nie? Co kraj, to obyczaj. No. Holender ci wypuści, Polak ci nie wypuści. No. Tam się holenderskie ryby modlą, tylko jedzą nie na polski haczyk. Nie na polską przynętę. Obwąchują rosówki przed połknięciem, nie? O! Ja Podkarpacie czuję. Cebulą. A może taki przepis, żeby był tam? Jaki? Żeby ryby łowić można tylko z gazetą i młotkiem na przykład, nie? W sensie jak dowcipie ryba chce poczytać gazetę, wychyla się z wody i dostaje młotkiem. Nie mówisz, taką gazetą nęcisz. Albo gazetka z supermarketu pokazuje, że rybie nie, kurczę. Ona się wychyla, co tam masz? I bud młotki. Dobre. Polecam. To jest świetny pomysł.
polecam. Natomiast skoro jesteśmy przy tematyce ogólnoświatowej, no to Norwegia teraz nasza bratnia. Tam jest duży problem, zwłaszcza przed świętami, tam zabrakło jajek. Bo się okazało, że po pierwsze były choroby drobiu były, więc górki padały, to jest raz. A dwa, kurs korony norweskiej jest niski, więc im się strasznie opłacało eksportować. Eksportowali wszystko. Wywieźli, wysprzedawali po prostu, poszło wszystko. Jezu, jakby to coś takiego doszło w Polsce przed świętami wielkanocnymi. Rewolucja. 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 Te protesty rolnicze to jest nic. Wszystko by spalili. I stąd płynie nauka. Zawsze trzeba trzymać jaja przy sobie. Tak. No i dalej tak na wyciągnięcie ręki. Nie dalej, bo to jest nieszczęście gotowe. Norwegowie coś o tym wiedzą. A to ja tutaj mam informację z Belgii. Belgia, spada Belgia. Jakość frytek belgijskich. Belgii. Tak, alarmują belgijscy eksperci. No. W Belgii belgijskie? Tak. Kto by pomyślał? Frytki belgijskie. No. Frytki są krótsze. No, mówią, rzadko osiągają przepisowe 6 cm. Taki mam. Czyli frytka belgijska musi mieć... A rzeczywiście one są takie. A to ponoć przez nieudane uprawy ziemniaków. Czyli krótkie ziemniaki rosną w świecie. Takie nieudane z powodu klimatu. Aha, że jest zimno, ziemniak mówi, nie urosnę większe, bo bardziej zmarznę. I ma 5,5 cm na przykład. I potem... No. Ale wniosek z tego taki, że szczęśliwi ludzie ci Belgowie. Nie? Bo? Że ich problemem jest długość frytki. No. Czy to nie piękne? Piękne. No. To ja życzę... No. Życzę Polakom, żeby na przykład największym problemem Polaka był rozmiar ziemniaka. Piękny, wiesz. Prawda? Ale Capi Mickiewicza. Może być rumuński kartofel. Ale jednak... Die Kartoffel. To są Rumunia. A w Rumunii pełno osadnictwa niemieckiego jest. Teraz jeszcze kącik Unia Europejska i innowacje. Innowacje. Tam się pracuje nad drogami z gumy. Do rzucia? Nie, że do asfaltu, do masy bitumicznej dodają stare, zmielone opony i to ma być pro-eko. To może Belgowie powinni do frytek to dodawać. Taki to opony, sosik. Jak i ziemniak za krótki. Tak. Widzisz, bo po pierwsze, ja tu widzę takie rozwiązania, że problem starych opon w Unii powinien szybko zniknąć. No to raz, a dwa, wystarczy zbudować kawałek takiej gumowej drogi, słuchajcie, a potem można go dowolnie wydłużać. Dokładnie. I tu przychodzi Belg z za krótką frytką, a my mówimy, że bonjour Belgu. Połóż na drodze, a my ci rozciągniemy. Dokładnie. No, może auto przyjedzie, będzie taki płaski, to już płaskek ziemniaczany. Zrobi się talarek. Talarki. No. To ja mam jeszcze jedną informację z Hiszpanii. Jak już była Belgia, była Holandia, była Norwegia. Espania. Sagrada Familia, katedra najsłynniejsza w Barcelonie, ma już termin zakończenia budowy. Budowa trwa od 144 lat. Przypomnijmy. No to ja wiem, znam ten. To się tak kończy, jak się mówi, że zrobi się remont za chwilę i nie trzeba co pół roku o tym przypominać. Ale wiesz, dlaczego to tak się dzieje? No. Ciężko jest w Europie o dobrych fachowców od lat. Przynajmniej ma kto płytek położyć, wiesz. No, a i o budowniczych kopuł coraz trudniej. Dokładnie. No. Poza tym Sagrada, zawsze mylę po temu. Podłączyli wrzącą wodę proboszczowi do sedesu. To wiesz, to takie rzeczy. No to tak, to nie można tak. Się gówno rozpuszczało od razu. Taki gorący wodę. O czym wy mówisz? No nie, no takie rzeczy się zdarzają w świecie, trzeba to ja opowiadać. Mam poradę. No. Prasa w tym tygodniu pisała. Są porady dla kobiet. Kategoria włosy. Włosy, tak? Wyciśnij sok z rzepy i nałóż na skórę głowy. Włosy będą rosły w oczach. Nie, a to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Że włosy będą rosły w oczach. Takie włosy w oczach to ciężko uczesać. Mało, że to przecież ciężko grzebień czy szczotkę znaleźć, bo przez te włosy na oczach nic nie widzisz. No. To lepiej nie używaj. Także tak tego. Piszą takie głupoty w prasie, a dziewczyny nie róbcie tego. Słabiutko. A weź sobie na przykład warkoczyka na gałce zaraz. Nie. Nie, to boli. To w ogóle boli, no. Albo sobie gumkę załóż na to. No i jak zupę jeść, jak masz długie włosy na oczach, to ci do zupy wpadają. I ci ten, smyrają cię po okularach, jak nosisz. Dobra, zmienię temat. Najlepiej na inny. Policja w australijskim mieście Victoria poszukuje mężczyzn przebranych za smerfy. Smerfy pobiły mężczyznę stojącego przed sklepem za to, że nie chciał im podpalić papierosa. Smerfom? Agresywne niebieskie zbiry. A jakie fajki palili papierosy? Jakie? Gargamele z filtrem podobno. Dobrze. Mieli takie śmieszne palenie ze smerfetką, ale to nie gargamele, to spoko. Dobra, to ja mam teraz historię. To jest Francja. O Francji jeszcze nie mówiliśmy w tym odcinku Pulsu Tygodnia. To jest Puls 113.
Otóż we Francji specjaliści tamtejsi opracowali elektroniczny odchudzający widelec. Na czym polega odchudzający? On ma takie czujniki, jak za szybko jesz, czyli za szybko przenosisz jedzenie tutaj ręką do buzi z talerza, aha, to on wszczyna alarm. Zaczyna ci piszczeć i pieprzeć i świecić. Słuchaj, go połamał sukinsyna, gdyby mi tak robił. Ale macie też wrażenie, że nasza cywilizacja idzie w złym kierunku? Cofamy się. To jest wyrafinowana technika jakaś, nie? Nie, to ja mam inny, taki prostszy odchudzający wynalazek. No. Bierzemy normalny widelec. Normalny, klasyczny, polski. Tak. Ale używamy go tylko do jedzenia zupy. Mhm. I to wtedy też się szybko odchudza. No a łyżką jemy kotleta schabowego. Tak. I tu uwaga, ja mam taki żart słowny odcinka. No. A nóż widelec, te wasze metody się okażą skuteczne. No. Mhm. No ale tutaj on też... Ja sobie taką, taką historię. Kapuśniak, ale jak masz dużo makaronu, to zjesz widelcem. No to makaron. A wodę ale kapuśniak się nie liczy, to jest już takie między pierwszym a drugim daniem. No. Tak samo flaki. Tak, to już nie jest kategoria zupa. Nie, to jest kategoria pół drugie danie. Taki trzeci stan skupienia, w sensie czwarty. Flaki. Dobra, to ja mam coś, bo to był hit internetu absolutnie w tym tygodniu. Kobieta z Anglii... To Tomek, nasz patron, podesłał. Tak, kobieta z Anglii przygarnęła znalezionego na ulicy małego jeża. Jeżynka. Opiekowała się nim całą noc. Postawiła przy nim jedzenie. Rano zabrała do weterynarza. Tam się okazało, że to nie jeż, a puchaty pompon od czapki. I po odkryciu ta pani, i tu mam cytat z artykułu przesłanego przez Tomka, pani nieśmiało opuściła klinikę. Nieśmiało? Jak gdyby bym na jej miejscu i zamiast jeża przyniósł pompon, to by tam lał, aż by się za mną kurzyło. Kiedyś to w Krakowie na Floriańskiej był sklep indyjski i ja tam tak sobie upykałem taki flet poprzeczny, że chcę sobie kupić drewniany. I chodziłem, nie było cały czas tego fletu. I tak oni wchodzili co tydzień chyba przez, już mnie znali. Mówili, panie na wejściu, panie Przemku, jeszcze nie ma fletu? I któregoś dnia mówi mi, o cześć Przemek, fajnie, że jesteś, są flety. Ja się tak ucieszyłem, wziąłem ten flet, chciałem na nim zagrać i nie mogłem. I tak dmuchałem na każdy możliwy sposób i czerwieniałem i w końcu go oddałem i właśnie... Był zepsuty czy co? Nie, po prostu nie umiałem na nim grać. Aha. I też ja rozumiem, co to znaczy nieśmiało opuścić klinikę. Ja tak bardzo powoli tak szedłem w kierunku drzwi i już nigdy tam nie wróciłem. Myślałem, że to był jeż. Nie, to był flet. Ale... Dali mu węża. Może. A może mi włożyli zepsuty właśnie. Może. Natomiast... A wyobraźmy sobie, że ten jeż... To tej... Polska. Że... To tak, znamy cię z kobą. Tak, my cię znamy. Wiadomo. Ale tak. Wiecie, co jest najgorsze w całej tej historii? A ten weterynarz to Niemcy, tak? Co jest najgorsze? A ta babcia to Unia. Że ktoś gdzieś tam, to było w Anglii, tak? Tak. Ktoś gdzieś w Anglii chodzi z małym jeżem zamiast pompona na czapce. To jest straszne. To jest. Ale dlaczego Polska? Warto zawsze jakby tam wiesz. Żeby się o niego troszczyć. Tak. I mieć go w serduszku, jak ta pani. Dobrze, to weźmy teraz się za... porozmawiamy może o kulturze wysokiej, czyli o celebrytach. No. Krzysztof Rutkowski. W końcu jakiś poważny temat w tym pulsie. To jest, wiesz, celebryta, właściciel kwadratu na głowie. Pan detektyw Rutkowski. Krzysztof. Ogłasza, weźmiemy ślub na komunicyna. Że on z partnerką weźmie ślub na komunicyna. Tak. No to ja widzę, że u Rutkowskich też ostre cięcia kosztów. No, ostrzejsze jest... cięcie niż fryzury. To wszystko za jednym razem opędzić, zauważcie. To jest jedna, jak robisz do kalu, to jest jedna cena talerzyka. No, ale a to i syn ma komunię, wy macie wesele. Tylko żeby goście... Jakby jeszcze przy okazji była jakaś typa. Tylko żeby goście nie dawali albo chrzciny. Tylko żeby goście nie dawali jednej koperty, przepraszam, bo to jest ważne, bo się będzie młody Rutkowski pytał, gdzie są moje pieniądze z komunii, ojciec. Mówi, o, jakiś wynajmę detektywa, to znajdzie. Twoje? Zapyta stary Rutkowski. To było w tej kopercie, która szła do nas. Natomiast słuchajcie, Michał Szpak. Aha. Ja tutaj mam bardzo ładne zdjęcia, ale to wszyscy znamy pana Michała, prawda? Mhm. Ale napisali tak. Michał Szpak w perłach na szyi pręży muskuły, wyciskając siódme poty na siłowni. A to była twoja siłownia, czy nie? Nie, to jakaś z Warszawy, taka nowoczesna, ładna. Zaakcentował swoją stylowość. Tymi perłami. Tak. Długie paznokcie oraz liczne bransoletki i perły zdobiące jego szyję nie przeszkodziły mu w ćwiczeniach. Proszę. Można?
można ładnie. Można elegancko. No jak się okaże, że od tego bicek rośnie. Od tych pereł. No, to już widzę nasze siłownie, prawda? A. Nie shake, nie rakier fuel, prawda? Fuel był taki. Rakiet fuel był. No, tylko perły plus tipsy, rozumiesz? I rośniesz jak świniak na bombie. Idziesz z ziomkami na siłkę. Świniak na bombie, gość. No. Otarł się o siłkę. Korzystając z okazji, apelujemy o robienie nóg. Dokładnie, tak. To jest bardzo ważne. Mm. Tak. Pan Michał robił. Tak. Pan Michał robił. A miał perły na nogach? Nie wiem, bo miał długie spodnie, więc ciężko. Długie spodnie na siłkę? No są tacy, co tak chodzą. Kiedy byłeś ostatnio na siłowni Olbratowskiej? A ile razy ja przechodziłem obok siłowni? Chciałem iść, ale tam trenują bez przerwy boks. Się bałem, że dostanę. Ale to bo pod bokserią w Krakowie piętro niżej ma Maciek nasz siłownię. Aha. To jest nasz ziomuś, to tam można chodzić. Polecamy przy hali korony. Dobra. Taka prywata, ale to jest ziomuś, to można. Natomiast teraz sobie zabawa w hachę. Ja mam nadzieję, że... Hachę. O co chodzi? Zabawa w hachę, ale to słuchacze i widzowie teraz robią z nami. I będziecie musieli robić to samo, co my. Musicie ale robić... co my mamy robić, bo musicie robić tyle samo hachy, co ja. Jaki ha? To co to jest hacha? Tyle samo ha musisz robić, co ja. Na przykład robimy raz ha i wy powtarzacie. Ha. Teraz dwa. Ha, ha. Ha, ha. Trzy. Teraz ha, ha, ha. Ha, ha, ha. I cztery. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. I dalej pięć. Ha, ha, ha. Głośne. Ha, ha, ha. I teraz sześć. Ha, ha, ha. No rób ha, ha. I siedem dalej. Osiem. I teraz to, co wymyśliłeś jako Jokera na koniec odcinka. Tak, tak. Ludzie na to czekali. 10 razy. Ty się umiesz bawić, Tomkowicz. No ty się nie umiesz bawić w hachę. No i? Chodzi o to, żeby tak było wesoło na końcu. Aha. Żeby w końcu się nasi widzowie uśmiechnęli, wiesz? Aha. Dobra. Dobra, mamy zabawa. Mamy jakieś hasło na ten tydzień, po którym się nasi widzowie i słuchacze rozpoznają? Jest są takie hasło, które brzmi, każdy ma takie horyzonty, na jakie zasłużył. Taka propozycja hasła. Nie. A jakaś odpowiedź? Właśnie nie mam odpowiedzi. Ja mam odpowiedź. No. Ha, ha, ha. To dobre. Czyli słuchajcie, jak zobaczycie kogoś gdzieś w Polsce albo za granicą, kto wam wygląda na świra, prawda? Czy znaczy, że słucha radiowców bez cen? Ale żeby mieć pewność, rzucacie hasło, które brzmi? Każdy ma takie horyzonty, na jakie zasłużył. No. I jak ktoś odpowie ha, ha, ha trzy razy, to wtedy znaczy, że jesteście ziomusie. No, ziomusie po radiowcach. Subskrybujcie kanał, obserwujcie nas na Instagramach, TikTokach, tam jeszcze więcej chorego kontentu. A my się zabieramy za nagrywanie Pulsu Tygodnia dla Dorosłych Ekstra dla naszych patronów z Patronite i z YouTube'a. Tak, i ze Spotify'a, także tam są. I tam widzi Bill Bump. No tam też może co. Zeszła ci tabletka znowu. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron, dziękujemy, że byliście z nami do końca. Nie, bo to jest taki mechanizm psychologiczny. Mm-hmm. Tego feedbacku. Czyli teraz nie zadziałał. Nie, no właśnie, bo on zepsuł, bo się przestawał śmiać. Jakby lał tak, jak ty, to byśmy się zaczęli śmiać. Przecież, bo to potem się zarażasz. Zaczynasz się cieszyć. To są badania. Ja nie widziałem, że są takie badania. Jakbym wiedział i czytał te badania, to bym wiedział, co robi. Wszyscy się cieszą, tylko nie ty jesteś. Zepsułeś. Zepsułeś tak dobrą zabawę w hachę. To nic, powtórzymy następnym razem. Powtórzymy, nie przejmuj się, Skowi. To była fajna zabawa. Tak. Widziałem po jego oczach, że on jest przerażony. Co tu się dzieje? Nie, kurwa, bo ja pamiętam taki wiersz, był przedwojenny. No. Hitler hachę wziął pod pachę, a hacha to był premier Czechosłowacji. Aha. Pozdrawiamy gorąco, całujemy. Tak. Pa. Mhm. Tu już kropka. Adolfa? Mhm. Dobrze.